Gówniaki łapią często dane słowa między wierszami, które dla nas, dorosłych, są niezauważalne. Wiecie, co mam na myśli? Przypomniała mi się historia, jak rodzice mojego młodszego kuzyna się kłócili, i wujek powiedział, że wolałby w ogóle nie jechać na wakacje, niż jechać z takim głupim babskiem. To mój kuzyn długo się nie zastanawiał. Pobiegł do szopy, włożył do plecaka młotek i wielki słoik, w którym dziadek trzymał milion gwoździ. W porze obiadowej ktoś zaczął się zastanawiać, gdzie jest Michałek? Zaczęło się rozpytywanie. Kto ostatni go widział i TD. Nie było paniki, bo na wiosce to normalne. Pewnie gdzieś w sadzie, za stodołą łazi po drzewach, lub poszedł do sąsiada, kiedy nigdzie nie można było go znaleźć. Zaczęła się mała panika. Na policję nie było co dzwonić, bo A. Wtedy jeszcze nie było komórek. B. Jedyny telefon na wiosce znajdował się u Sołtysa, a Sołtysa przeważnie w domu nie było. C. Najbliższy policjant musiałby przyjechać z miasta, i pewnie trwałoby to ze dwie lub trzy godziny. Wujek z ciotką zaczęli po pewnym czasie panikować na serio, i zaczęli zgadywać sąsiadów do pomocy. Dużo im to nie dało, bo to był czas żniw, i prawie każdy w polu, lub najebany pod sklepem. W końcu ze brała się jakaś ekipa i zaczęły się poszukiwania. Po kilku godzinach najmłodsi musieli wrócić do domu, bo robiło się ciemno. W domku tylko babcia i dziadek, plus młodsze kuzynostwo wszyscy się położyli. Cisza, a na strychu słychać jakieś stukanie, dziwne odgłosy, najstarszy z całej ekipy. odważył się po ciemku zobaczyć, co się dzieje na strychu. Wziął latarkę i poszedł zobaczyć, czy to duchy, czy myszy. W całym zamieszaniu okazało się, że nikt nie sprawdził strychu, na którym Michaś siedział i walił konia. Michaś nie wyłapał nic skutni swoich rodziców, a młotek i gwoździe Spakował do plecaka, bo był idiotą. Dziękuję, koniec.